Cześć. Wiem, że wiele razy to słyszeliście, ale my naprawdę lubimy Lexusy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dwa egzemplarze z Anglii. Lexusa RX450H, a jeden w wersji long. Zapraszam na kolejny odcinek. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, obydwa samochody będą użytkowane w Anglii. Co ciekawe, ten model nie ma jeszcze zamontowanej instalacji gazowej. Będzie montowana dosłownie na dniach, dlatego skupimy się na tym modelu, lecz to będzie ta sama instalacja. RX to model Lexusa, który należy do segmentu E. Jest to SUV klasy średniej, a następnie wyższej, produkowany od 1998 roku. W samym 2018 roku zostało wyprodukowanych ponad 111 tysięcy egzemplarzy właśnie tego modelu Lexusa. Obydwa Lexusy są przedstawicielami czwartej generacji. Obecnie produkowana jest już piąta generacja, natomiast to jest 2019 rocznik, to 2020, a bezpośrednimi konkurentami tych modeli są takie samochody jak Volvo XC90, Porsche Cayenne czy BMW X5. Samochody same w sobie prezentują się bardzo ładnie, agresywnie wyglądająca sylwetka, ścięte lampy, atrapa chłodnicy, charakterystyczna dla Lexusa, bo w kształcie klepsydry. Omówimy teraz jednostkę napędową, bo tam również jest ciekawie. Zaraz pokażę Wam silnik. Jednostka napędowa w prezentowanym Lexusie ma 3,5 litra pojemności, 262 konie mechaniczne mocy. Wspomagają silnik elektryczny, zatem mamy do czynienia z układem hybrydowym. I w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jest to bardzo skomplikowana realizacja montażu instalacji gazowej. Ale jak wiecie, chociażby po naszym kanale YouTube, robimy takich Lexusów mnóstwo, więc mamy doświadczenie, zatem taką realizację warto zlecić doświadczonemu warsztatowi. Jeżeli chodzi o ten typ instalacji, jest to tak zwany dual wtrysk, czyli mamy dwa komplety wtryskiwaczy. Jeden komplet są to wtryskiwacze pośrednie, a drugi bezpośrednie. I w ten sam sposób odwzorowana jest instalacja gazowa. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji, w tym akurat przypadku są niemalże niewidoczne. Wszystko jest poukrywane, aby było w jak największym stopniu zbliżone do oryginału. Zanim pokażę Wam bagażnik, omówimy jeszcze miejsce, w którym klient będzie tankował gaz. Jesteśmy przygotowani. Mamy taką przejściówkę, którą na co dzień będzie używał w Anglii. Złapało ostrość? Złapało, to świetnie. Teraz możemy Wam zaprezentować, jak wygląda miejsce do tankowania gazu. Zostało zabudowane pod klapką wlewu do tankowania benzyny. Mamy odpowiedni adapter, który wkręcimy w tym miejscu. I voilà, można przystawić pistolet i zatankować gaz. Sprawdzimy teraz bagażnik oraz zbiornik do tankowania gazu. Nie dziwi fakt, iż przestrzeń załadunkowa w tym modelu jest bardzo duża, a pod nią również dużych gabarytów zbiornik o całkowitej pojemności 56 litrów, do którego w praktyce zatankujemy 45 litrów gazu, czyli całkiem sporo. No i oczywiście zwróćcie uwagę, że podłoga jest całkowicie płaska, nic tutaj nie odstaje, więc wygląda jak oryginał. Zanim zabiorę Was na krótką przejażdżkę, pokażę Wam jeszcze bagażnik w Lexusie RX450H w wersji long. Na pierwszy rzut oka może wydawać się podobny, jednak jest nieco dłuższy. No to teraz przejażdżka.
Jeżeli jesteście stałymi widzami naszego kanału, wiecie, że SUV-y to mój faworyt, jeżeli chodzi o typ nadwozia. Oczywiście ten Lexus to samochód klasy premium, więc tutaj szczególnie bardzo dobrze się go prowadzi. Jedynie dziwnie się czuję z prawej strony za kierownicą. Jest to mój pierwszy raz, że tak powiem. Nigdy nie jechałem takim samochodem. Czuję, mogę poczuć się jak w Anglii, tylko nie jadę lewym pasem, tylko prawym. No jest to troszkę takie do mnie coś nowego, natomiast ciekawe doświadczenie. Szybko i krótko o wyposażeniu. Musicie mi zaufać, w tym samochodzie jest naprawdę wszystko. Nie będę Wam po kolei omawiał różnych podzespołów, które tutaj mamy na wyposażeniu, ale zaufajcie mi, naprawdę nic Wam tutaj nie będzie brakowało. Sprawdzimy teraz, jak samochód się zbiera. No i stówka na liczniku. Tyle nam w zupełności wystarczy. Momentalnie po wciśnięciu pedału gazu samochód przyspiesza. Mimo że jest zamontowana instalacja gazowa, w żaden sposób nie wpływa to na komfort jazdy. Samochód tak samo pracuje na gazie, jak i na benzynie. Co za chwilę sprawdzimy, przełączając się pomiędzy paliwami. Po montażu instalacji gazowej samochód był przez nas litrażowany na 200-kilometrowym odcinku autostrady ze stałą prędkością 140 km na godzinę. I wyniki, jakie nam wyszły już oczywiście w przeliczeniu na 100 km, to 11,6 litra gazu plus 1,6 litra benzyny w celu dotrysku, ponieważ jeden komplet wtryskiwaczy, jaki jest w tym samochodzie, to są właśnie wtryski bezpośrednie. Czy to dobry wynik? Moim zdaniem tak, biorąc pod uwagę masę, gabaryty oraz opory powietrza, jakie są generowane w trakcie jazdy tak dużym samochodem i z nawet niezbyt jakąś małą prędkością, no bo powiedzmy sobie szczerze, na 140 km na godzinę to nie należy do najekonomiczniejszych prędkości, więc gdybyśmy jeździli gdzieś w mieście, czy nie przekraczając powiedzmy tej stówki, no to na pewno ten wynik byłby niższy. Więc tak to się kształtuje, jeżeli chodzi o spalanie gazu przy dosyć dużych obciążeniach. Kolejne istotne dane, które chciałem Wam przedstawić, to oszczędności, jakie będą generowane po montażu instalacji gazowej. No bo wiadomo, po to się montuje instalację gazową, żeby jeździć taniej, więc wygląda to następująco. Przy cenach benzyny, jakie mamy na początku lutego 2023 roku, na Śląsku przynajmniej, gaz kosztuje około 3,20, a benzyna 6,60. Na każdych 100 km przy takich cenach, uśredniając spalanie, ile ten samochód będzie spalał benzyny, ile gazu, więc będzie to około 11 litrów gazu plus 1,5 litra dotrysku, a benzyny ten samochód spali około 11 litrów. To do brzegu już oszczędności będą wynosić około 30 zł na każdych 100 km. Na 1000 km będzie to 300 zł, natomiast po pokonaniu dystansu 10 000 km zaoszczędzimy aż 3000 zł. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o oszczędności. Teraz ważna informacja, montując instalację gazową w Automixie, otrzymujecie 5-letnią gwarancję z limitem 100 000 km. A aby taką gwarancję zachować, należy serwisować samochód przynajmniej raz w roku, bądź co 20 000 przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwsze. Lexus to zdecydowanie marka premium. Model RX450H całkowicie to potwierdza poprzez wysoką jakość użytych materiałów, poprzez duży silnik hybrydowy, oszczędny, a zamontowana instalacja gazowa sprawi, że pokonywanie kilometrów tym samochodem będzie dwa razy tańsze. I z tym Was zostawiam. Jeżeli zatem chcecie jeździć taniej, ekologiczniej oraz oszczędniej, zapraszam Was do Automixu. Mamy na to receptę. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.